Witaj! Jeżeli już sparowałeś swoje urządzenie Setti+ z aplikacją, to teraz pokażę, jakie funkcjonalności są możliwe przy wykorzystaniu właśnie tej aplikacji Setti+. Po sparowaniu czajnika Setti+ KT950W z aplikacją mam dostęp do kilku ciekawych funkcjonalności. Po pierwsze, mogę oczywiście zdalnie włączyć to urządzenie lub wyłączyć. Dodatkowo mam możliwość ustawienia preferowanej temperatury, do której ma zostać podgrzana woda, z przedziału od 40 do 100 stopni Celsjusza. Na pewno tę funkcję docenią miłośnicy herbat. Dodatkowo czajnik Setti+ pozwala mi utrzymać określoną temperaturę wody przez dany okres czasu, na przykład 30 minut, temperatura 70 stopni. W aplikacji istnieje również możliwość stworzenia harmonogramu pracy urządzenia. Dzięki temu na przykład urządzenie będzie się uruchamiało codziennie o 8 rano. Czajnik Setti+ KT950W poza niesamowitym wyglądem, dużą pojemnością posiada również dodatkowe zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika. Dzięki za obejrzenie materiału. Napiszcie w komentarzach, czy używacie produktów z kategorii SmartDom oraz z jakiej funkcjonalności najczęściej korzystacie.